pokażę Wam, dlaczego nie mam wiele czasu siedzieć na internecie. Zanim się przyjdzie z lasu, zanim te grzybki się tu poobrabia, to czasu schodzi. Potem wszystko, kurde, trzeba posprzątać po tym wszystkim. No tu na szczęście piec mnie dobrze wspomaga, bo jest gorący i do rana prawie wszystko będzie suche. W razie tam jeszcze będzie niedosuszone, to już się tego, to już można tam suszarką dosuszyć. Ja to poobrabiałem dzisiaj, całe szczęście, że tu po sąsiedzku oddałem jeden kosz, a resztę dopiero miałem do obrobienia. No ale i tak, tu sobie zostawiłem na taką zupę grzybową, taką typowo borowikową, ale z takimi dużymi kawałkami. Uwielbiam to, takie kluski. Ach, kurde, to wyłączę na chwilę, bo to brzęczy, przeszkadza. No tu się prawdziweczki suszą, te główki dałem niżej. No jednak główki są twarde, to one szybciej będą musiały się podsuszyć. Korzeń się szybciej suszy, jak te główki. Później się tylko pozamienia. Tu słoików też trochę narobiłem, ale to są z ostatniego tego wypadu. Takie. I które to są. Tak jak ten, to pół litrowe są słoje. Grzybeczki, kurczę. Pięknie. O, tych słoi to już jest narobionych, kurde, gdzieś koło setki, albo może i lepiej jak setka. Ale no dużo pójdzie po rodzinie, bo się porozdaje. No i dopiero co obrobiłem te grzybki. Jeszcze z tymi tu muszę powalczyć. Jeszcze zagotować i dopiero do lodówki wstawię, żeby nie tego. Ja nigdy nie zostawiam grzybów na drugi dzień. Także obojętnie do której to godziny by nie zeszło, ja te grzyby zawsze na bieżąco muszę obrobić. No tu prawdziweczki, kurde. No mówię, jak ja bym to wszystko miał dzisiaj przerobić, to było dwa kosze tych prawdziwków. To ja bym się tu chyba zapłakał. Dobrze, że oddałem. No i kurde, 11 godzina. No nie wiem. Skoczę tam na parę minut jeszcze, zobaczę, żeby te zaległe komentarze tam trochę, kurde, odrobić. Bo jest z tych komentarzy masa. No każdemu bym chciał odpowiedzieć, ale nieraz jest tak, kurczę, naprawdę z czasem krucho, że no nie ma kiedy. Nie ma kiedy siąść, a to trzeba tam parę ładnych godzin poświęcić. Też, żeby każdemu odpisać. No także w oczy się już nie robię. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystko idzie do suszenia. Starczy już tych w oczy. Trzeba będzie jeszcze je powynosić, kurczę, bo tak zawsze trzymam je kilka dni i patrzę, czy tam wszystkie dobrze trzymają, dopiero wynoszę. No, pięknie to.
właśnie te prawdziweczki, no tak suszone, mają o wiele, wiele, kurde, jakieś poprochy, o wiele, wiele lepszy smak. Suszarki to są tak bardziej przewiane, ale te takie bardziej aromatyczne, nawet smakowo są inne. Później jak tak się podsuszają, to przestawiam te, bo to jest, no, każdy osobno. To są trzy takie stojaki i te stojaki przestawiam. No, przydała się ta kuchnia. Dobrze, że kurde rozwaliłem tą starą. To teraz bynajmniej kuchnia ładnie grzeje. Po to była zrobiona, żeby grzała. Poprzednio to tylko na wodę służyła, a teraz na wodę i ogrzewa pomieszczenie. Cieplutko. W kuchni jak coś się robi, to kurde czasem trzeba otworzyć okno, bo tak jest kurde cieplutko.